Infrastruktura, edukacja oraz rozwój regionalny to główne dziedziny, na których Robert Jagła skupił swój program wyborczy. Oczywiście, co w planach? Rozmowy, rozmowy, jeszcze raz rozmowy, spotkania z ludźmi. Generalnie moją kampanię chcę opierać właśnie na spotkaniach, na kontakcie pomiędzy ludźmi. A dlaczego na kontakcie? Między innymi dlatego. Chciałbym pracować w Komisji Infrastruktury po to, żeby móc zadbać o nasze drogi, o komunikację pomiędzy powiatami, pomiędzy miastami naszych powiatów, o nasz okręg wałbrzyski. Również kolejnictwo, stąd też pomysł dzisiaj właśnie tutaj na tej stacji, dzisiejsza konferencja, przywrócenie między innymi połączenia Wrocław-Świdnica. Kandydat na 5 dla regionu jest hasłem wyborczym Roberta Jagły, odwołującym się również do pozycji na liście wyborczej kandydata Platformy. Piąty ze znaną czwórką posłów. Będę robił wszystko, żeby powalczyć, żeby zrobić jak najlepszy wynik. A co się wydarzy? Czekamy na wynik wyborów i decyzje wyborców. W czasie podróży szynobusem do Dzierżoniowa Robert Jagła zaprezentował swój spot wyborczy oraz przedstawił sztab. Zaapelował również do innych kandydatów o spokojną i merytoryczną kampanię. Ja uważam, że trzeba się skupić na tym, co dla regionu razem możemy zrobić. Będę wołał i prosił o taką pomoc wszystkich kandydujących. Nie, żebyśmy się kłócili, bo chyba wszyscy mamy tego serdecznie dosyć. Dzisiaj uważam, że razem naprawdę dla tego regionu możemy więcej.